Nie chcę odczuwać życia ani dotykać rzeczy, wiedząc z doświadczenia, że kiedy tylko mój temperament wchodzi w zaraźliwy kontakt ze światem, odczuwanie życia jest dla mnie zawsze bolesne. Jednak unikając tego kontaktu, izolowałem się, a izolując się, zaogniałem moją i tak już nadmierną wrażliwość. I tak, doprowadziwszy moją wrażliwość do stanu zaognienia poprzez odosobnienie, doprowadziłem do tego, że najmniejsze fakty, które przedtem nic dla mnie nie znaczyły, zaczęły mnie druzgotać jak wielkie katastrofy. Metoda mojej ucieczki była błędna. Uciekając, zatoczyłem bezsensowne koło, aby wrócić do punktu wyjścia i wzbogacić horror mojej kondycji o zmęczenie przebytą drogą. Wolność to możliwość odosobnienia. Jesteś wolny, jeżeli potrafisz odgrodzić się od ludzi, tak aby nie ciągnęła cię do nich potrzeba pieniędzy, życia stadnego, miłości lub sławy, ani ciekawość. Bo te w ciszy i samotności nie znajdują pokarmu. Jeżeli nie potrafisz żyć samotnie, urodziłeś się niewolnikiem. Możesz mieć najwspanialsze cechy charakteru, wielkie przymioty ducha. Wtedy jesteś niewolnikiem wysokiego rodu albo inteligentnym sługą, jednak nie jesteś wolny. I żadna tragedia nie jest twoim udziałem, bo tragedia, że się taki urodziłeś, nie jest tragedią twoją, lecz tragedią losu. Jednak biada ci, jeśli samo życie wymusza na tobie przyjęcie roli niewolnika. Biada ci, jeśli urodziłeś się wolny, samowystarczalny i zdolny do życia w izolacji, a nędzna kondycja zmusiła cię do współżycia z innymi. Owszem, ta tragedia jest twoja i tę nosisz w sobie. To upadek klasycznych ideałów uczynił wszystkich potencjalnymi artystami, a przez to artystami złymi. Dopóki kryterium sztuki polegało na solidnej konstrukcji, na ścisłym przestrzeganiu reguł, niewielu próbowało być artystami i wielka część tych niewielu to artyści bardzo dobrzy. Jednak od kiedy sztuka przestała być postrzegana jako kreacja i stała się sposobem na wyrażanie uczuć, każdy może zostać artystą, bo każdy ma uczucia. Ale to, że dotykało się stóp Chrystusa, nie usprawiedliwia błędnej interpunkcji. Jeżeli ktoś pisze dobrze tylko wtedy, kiedy jest pijany, powiem mu: upijaj się. A gdyby odparł, że cierpi na tym jego wątroba, powiem: czym jest twoja wątroba? Martwą rzeczą, która żyje, dopóki ty żyjesz, a wiersze, które napiszesz, będą żyć niezależnie od ciebie. Tak, do tego trzeba umieć znaleźć w smaku filiżanki herbaty skrajną rozkosz, którą przeciętnemu człowiekowi mogą dać tylko nagle zaspokojona ambicja, nagle ustępująca depresja lub końcowy akt cielesnej miłości. Umieć znaleźć w zachodzie słońca lub kontemplacji jakiegoś dekoracyjnego detalu taką ostrość doznań, którą zazwyczaj dają nam nie przeżycia wzrokowe ani słuchowe, raczej bezpośrednie doświadczenie. Tak, Cezar mówiąc: lepiej być pierwszym we wsi niż drugim w Rzymie, uchwycił w pełni naturę ambicji. Ja nie jestem niczym ani we wsi, ani w żadnym Rzymie. Kierownik spożywczego na rogu jest przynajmniej szanowany w swojej dzielnicy. Jest Cezarem miejskiego kwartału. Jestem od niego lepszy. W czym? Jeśli bycie niczym nie pozwala ani na wyższość, ani na niższość, ani nawet na porównywanie się. Człowiek pospolity, choćby miał najcięższe życie, ma przynajmniej to szczęście, że o nim nie myśli. Na ogół ludzie żyją w sposób płynny, uzewnętrzniony, jak kot albo pies, i właśnie tak trzeba przeżywać życie, jeżeli chce się osiągnąć zadowolenie kota albo psa. Myśleć znaczy niszczyć. Proces myślenia prowadzi do zniszczenia samej myśli, bo myśleć znaczy rozkładać. Gdyby ludzie rozważyli głęboko tajemnicę życia, gdyby byli w stanie poczuć tysiące złożoności, które szpiegują duszę w każdym szczególe działania, to nigdy nie mogliby działać. Nie mogliby nawet żyć. Niestety, żadna błyskotliwa idea nie może wejść w obieg bez nabrania pewnych cech głupoty. Myślenie zbiorowe jest głupie, ponieważ jest zbiorowe. Nic nie może przekroczyć granic zbiorowości, nie zostawiając na rogatkach, niczym podatku drogowego, większości ładunku inteligencji, który ze sobą wiezie. Bezpośrednie doświadczenie to wykręt albo kryjówka dla osób pozbawionych wyobraźni. Czytając o ryzykownych sytuacjach, które stały się udziałem myśliwego polującego na tygrysy, przeżywam wszystko, co warto było ryzykować, z wyjątkiem ryzyka myśliwego. Ryzyka, którego tak bardzo nie było warto podejmować, które ostatecznie się rozmyło. Ludzie czynu to mimowolni niewolnicy ludzi rozumu.
rzeczy przedstawiają jakąś wartość tylko wtedy, gdy się je interpretuje. Dlatego jedni coś spełniają po to, aby drudzy, przypisując temu czemuś znaczenie, czynili z tego część życia. Opowiadać znaczy tworzyć, natomiast żyć znaczy jedynie być przeżywanym. Nic dobitniej nie świadczy o szczytowym stopniu rozwoju cywilizacji niż to, że żyjący w niej ludzie mają świadomość, iż wszelki wysiłek jest jałowy, bo są rządzeni przez nieubłagane prawa, których nic nie może cofnąć ani zahamować. Możliwe, że jesteśmy sługami zdanymi na kaprysy bogów, silniejszych, ale nie lepszych od nas, bo zarówno my, jak i oni jesteśmy poddani bezwzględnej władzy abstrakcyjnego losu, który jest ponad sprawiedliwością i wspaniałomyślnością, któremu obce jest dobro i zło. Myśląc o tym wszystkim, idę po ulicy, błądząc w swoim zaspaniu jak zwiewny liść. Jakiś lekki wiatr uniósł mnie z ziemi i snuje się jak koniec zmierzchu pośród zdarzeń krajobrazu. Powieki ciążą mi na wleczonych ciężko nogach. Chce mi się spać od chodzenia. Moje usta są zamknięte, jakby chciały, żeby skleiły się wargi. Idę w mojej błąkaninie na dno jak tonący statek. Jednym z moich stałych zajęć jest zastanawianie się, jak mogą istnieć inni ludzie. Jak to możliwe, że istnieją dusze nie będące moją duszą, świadomości obce mojej świadomości, która, będąc świadomością, wydaje mi się jedyna. Od tego wszystkiego boli mnie głowa i wszechświat. Nie ma żadnej pewnej nagrody za cnotę, nie ma żadnej pewnej kary za grzech. Gdyby taka nagroda lub kara istniała, nie byłoby to sprawiedliwe. Cnota i grzech to nieuniknione manifestacje organizmów skazanych na to lub tamto, odbywających karę bycia dobrym lub bycia złym. Zawsze frapował mnie absurdalny fakt, że tam, gdzie zasadniczą rzeczywistością jest szereg odczuć, istnieją rzeczy tak skomplikowane i zarazem prostackie jak handel, przemysł, stosunki społeczne i rodzinne, rzeczy tak przygnębiająco niezrozumiałe wobec wewnętrznej skłonności ducha do idei prawdy. Nie pragnąć zrozumieć, nie analizować. Postrzegać się jako część natury, obserwować swoje wrażenia jak łąka. To byłaby prawdziwa mądrość. Nie akceptuję, nigdy nie akceptowałem i chyba nigdy nie zdołam zaakceptować tego zwyrodniałego poglądu, zgodnie z którym jesteśmy jako dusze konsekwencjami materialnej rzeczy zwanej mózgiem, której przyrodzonym lokum jest inna materialna rzecz zwana czaszką. Nie mogę się przekonać do materializmu, bo chyba tak się nazywa ideologia, która taki pogląd reprezentuje, ponieważ nie potrafię ustalić wyraźnej relacji, powiedziałbym wizualnej, pomiędzy widzialną masą szarej materii mózgu, a tym czymś zwanym ja, co spoza mojego wzroku widzi niebo i o nim myśli i wyobraża sobie inne nieba, które nie istnieją. Nigdy nie mógłbym wpaść w otchłań poglądu, iż jedna rzecz jest drugą tylko dlatego, że znajdują się w tym samym miejscu, jak ściana i mój cień na niej. Albo że zależność duszy od mózgu jest większa niż moja zależność od pojazdu, który mnie wiezie. Jednak sądzę, że pomiędzy tym, co jest w nas wyłącznie duchem, a tym, co jest w nas duchem ciała, panuje typowa relacja współżycia. Taka, w której dochodzi do sporów. A najpospolitsza przyczyna sporów jest taka, że bardziej wulgarna osoba przeszkadza mniej wulgarnej. Cały czas boli mnie głowa i możliwe, że ten ból bierze się z żołądka. Jednak kiedy ból został już podsunięty przez żołądek w głowie, przerwał rozmyślania, które prowadziłem na tyłach mojego mózgu. To, co przesłania mi oczy, nie oślepia mnie, ale przeszkadza w patrzeniu. Dlatego teraz, ponieważ boli mnie głowa, nie dostrzegam w tym nudnym i bezsensownym momencie nic wartościowego ani wzniosłego w rozgrywającym się na zewnątrz spektaklu, którego nawet nie próbuję uznać za świat. Boli mnie głowa, to znaczy, że jestem świadomy zniewagi, jakiej doznałem ze strony materii i że mnie rozwścieczyła, jak każda zniewaga, sprawiając, że jestem zły na wszystkich. Także na tych, którzy mnie nie znieważyli, tylko po prostu znaleźli się w pobliżu. Móc pogardzać wszystkim, ale tak, aby pogarda mi nie przeszkadzała. Nie uważać się za lepszego przez to, że pogardzam. Na tym polegałaby sztuka pogardy szlachetnej.
postrzeganie naszego największego lęku jako incydentu bez znaczenia, nie tylko w życiu wszechświata, ale i w życiu naszej duszy, to początek mądrości. Zważywszy, że życie jest przede wszystkim stanem umysłu, a wszystko, co robimy lub myślimy, jest dla nas wartościowe o tyle, o ile tak nam się wydaje, waloryzacja zależy od nas. To, co się zagubiło, to, czego należało pragnąć, to, co się dostało i spełniło przez pomyłkę, to, co kochaliśmy i straciliśmy, a potem pokochawszy jako utracone, pojęliśmy, żeśmy tego nie kochali. Wszystko, co wydawało nam się naszymi myślami, a było naszym uczuciem, wszystko, co było wspomnieniem, a co braliśmy za emocje. Knucie, obmowa, chełpienie się tym, czego się nie miało odwagi zrobić. Zadowolenie wszystkich nędznych poczwar ubranych w nieświadomą świadomość własnej duszy. Nasza niedomyta seksualność, żarty jak małpie łaskotki. Przerażająca nieznajomość faktu, że jesteśmy bez znaczenia. Wszystko to jawi mi się jako olbrzymi i odpychający zwierz, stworzony w próżni snów z rozmiękłych strupów pragnień, z wyplutych resztek odczuć. Taki właśnie jest świat. Śmietnisko instynktownych sił, które jednak lśni w słońcu odcieniami jasnego i ciemnego złota.